Przedstawię Państwu trochę radiowego świata, wycinek historii, wycinek tego, co robimy. Trochę powiem o Aronii. Dużo osób pyta się, ok, Paweł, no, skąd to się wzięło, jaka jest historia, dlaczego interesujesz się Aronią, dlaczego tutaj pracujesz? Otóż zaczęło się to wszystko od tego niewiadomościa. Nie jest to zaginione zdjęcie Ringo Stara, jest to Piotr Eger, czyli mój tata, który w 1975 roku zaczął przygodę z Aronią. Jako młody naukowiec w Instytucie Badawczym Leśnictwa, ponieważ to ten instytut jako pierwszy zaczął pracować nad Aronią, nie miał dużego wyboru. Profesor powiedział, że Piotrek, masz do wyboru takie coś jak Aronia, nowy krzew, rokitnik albo minikiwi. Tata stwierdził, że tak, rokitnik to kuje, to może nie. Minikiwi to może się nie przyjąć, więc Aronia taka sympatyczna, to zaczął pracować nad Aronią. I w 1978 roku pojawiła się pierwsza publikacja w Polsce o Aronii w Sylwanie, mówiąca o tym gatunku. Miał być gatunek jako wzbogacić szatę leśną naszych lasów państwowych, a to okazało się po czytaniu literatury, że ma bardzo dużo różnych właściwości. A teraz wracając egoistycznie do mnie. Dlaczego ja tak zajmuję się tą Aronią? No, ja nie miałem dużego wyjścia. Ja już byłem przymuszony w pewnym sensie, już od przyzwyczajony do tych krzewów aroniowych od samego dziecka. Proszę Państwa, krótko o Aronii. Aronia jest to krzew i łacińska to Aronia melanocarpa, czyli Aronia czarno-owocowa. Mam jeszcze Aronię prunifolia, brotifolia, ale główną uprawną jest Aronia melanocarpa, czarno-owocowa, z rodziny różowatych, krzewy do około 2, nawet czasami 3 metrów. Tu mamy też przykład kawałka czaczka wyciętego. Co ciekawe, owoce Aronii są zebrane w baldachogrona, czyli mamy takie maluteńkie, czarne jabłuszka w takim kiściach jak winogrona. Co ciekawe, po niemiecku Apfelbeere, czyli właśnie jabłuszkowe, jagoda jabłuszkowa, bo faktycznie wygląda takie małe, czarne jabłko. I pochodzi ta roślina z Ameryki Północnej. Teraz jak to się stało, że trafiła do nas? Wiemy, że w 1975 była już w Polsce, ale jak to się stało? Występuje Aronia na pograniczu Wielkich Jezior, tak? Mniej więcej tutaj, w tym miejscu, jest to takie rodzime miejsce występowania Aronii. W XVIII wieku Aronia przedostała się do Rosji carskiej, do Petersburga, jako roślina ozdobna. Ma piękne białe kwiecie, czerwone liście na jesieniu, więc do dzisiaj w Petersburgu można zobaczyć, jak jest używana jako roślina ozdobna. Natomiast zauważono właściwości bardzo dobre Aronii i jej owoców, dlatego w Ałtaju zaczęto badania nad Aronią. Tym zajmował się badaniami naukowiec Michurin. Dlatego czasami wpisujemy w Wikipedii, można zobaczyć, że Aronia melanocarpa Mich, czyli Michuriniensis. W 75 trafiła do Polski, a teraz ta Aronia trafia z powrotem do Stanów. Co ciekawe, w Stanach Zjednoczonych praktycznie nie ma upraw Aronii. Są około 20-15 lat za nami, jeżeli chodzi o uprawę Aronii. I w tej chwili i sadzonki, i produkty trafiają z powrotem do Stanów, mimo tego, że te krzewy tam rosną rodzimie. Jak to się stało? Chociażby też dlatego, że udało nam się zarejestrować pierwszą polską odmianę Aronii. Jest to jedyna handlowa odmiana Aronii w Europie. Dlatego to trafia z nim do Stanów, bo my pracowaliśmy jako Polska długo nad rozwojem tego aroniowego rynku i teraz dzielimy się tym ze Stanami Zjednoczonymi. Jeżeli chodzi o Polskę, mamy 14 120 hektarów aronii. Są to dane z Agencji Rynku Rolnego. Te ilości nie zmieniają się w ostatnich latach jakoś zbytnio. Z poprzednim rokiem 2021 jest to praktycznie konstans. I widzimy tutaj nasilenie, głównie województwo lubelskie, mazowieckie i łódzkie. W Lubelskim, co ciekawe, były pierwsze pola doświadczalne Instytutu Leśnictwa. Przypadek? Nie sądzę, że jest takie też nasilenie. Dodatkowo klimat jest wspaniały, o czym na pewno powie Piotr. Pomyśl, dlaczego ta Lubelszczyzna jest taka wyjątkowa, dlaczego Aronia w Lubelskim tak sobie świetnie radzi.
I te wyniki dają nam numer jeden na świecie. Produkujemy 70% produkcji światowej surowca tutaj w Polsce. Jest z czego być dumnym, natomiast jest jeszcze wiele rzeczy do zrobienia. I zobaczmy, jak to wygląda w Polsce. Oczywiście jest to powiedzenie, że no, najlepiej smakuje coś zagranicznego, sportowego, a czasami zapominamy o tym, że mamy taki polski czarny skarb. Pocieszające jest to, że odkrywamy na nowo. Widzimy ten pik pandemii, kiedy przypomnieliśmy sobie, tak, że musimy się wspomagać i mamy spektakularny efekt w tej chwili. Jest to 6,8 miliona Polaków w tym roku spożyło owoce aronii. Jest to ogromny, ogromny wzrost, co nas niezwykle cieszy, że ten rynek rośnie, buduje się pewność konsumentów i miejmy nadzieję, że niedługo też zaczną oni sięgać po produkty gotowe. Jak rozmawiamy też z plantatorami, czy rozmawiamy z przetwórcami, myślimy, że głównie ten wzrost jest właśnie, bo gdzieś u cioci, u wujka jest ten krzaczek aronii, z którego korzystamy i to świetnie, budujmy te nawyki, a zobaczymy, jak będzie wyglądał rynek aroniowy, ale wzrosty są naprawdę super. No, myślę, że nie na partii wyborczej się robi takie wzrosty rok do roku, jak ma aronia. Tak, to był szczyt pandemii, a tutaj jesteśmy teraz. Jeżeli mówimy o produktach i kojarzymy właśnie aronię z takim krzewem, ciemne owoce, nie oszukujmy się, każdy mówi cierpkie. Cierpkie, gorzkawe, czasami niektórzy mówią, zmieńmy to słowo na wytrawne. Wytrawne owoce aronii, to brzmi zdecydowanie lepiej niż cierpkie. Natomiast faktycznie przy zebraniu w dobrym okresie mogą być naprawdę słodkie te owoce aronii. I tak są dostępne. Na rynku mamy tak, mamy owoce, czyli mamy owoce świeże, mamy owoce mrożone, suszone, na przykład dodatek do musli, do herbat, owoce lifelizowane i to jest to pierwsze, co myślimy o aronii, to właśnie owoc. Ale to nie koniec, tych kategorii jest naprawdę sporo. Następny jest to sok. To jest numer jeden w sprzedaży, szczególnie polecamy sok NFC, nie pochodzący z koncentratu. Według badań wystarczy 100 ml dziennie spożywać sok z aronii, aby sobie unormować ciśnienie krwi i obniżyć cholesterol. Także widzimy sok aronii, skojarzmy sobie te dobroczynne właściwości po prostu z układem krwionośnym. Dodatkowo taki sok aroniowy jest też wspaniały jako substytut wina, na przykład dodań mięsnych. Przody. Jest to ciekawa forma podania, którą widzimy już za granicą, że jest to coraz bardziej popularna. Tempo życia przyspiesza, potrzebujemy szybkiej dawki w małej ilości i takie też produkty są wytwarzane z aronii, czyli taki strzał antyoksydantów, który możemy sobie przyjąć w łatwej formie. Słodycze. No to się wydaje, jak ktoś skosztował owoc aronii, połączenie karkułomne, ale właśnie nie. Jest to idealne połączenie tego wytrawnego smaku ze słodyczami. Mogą Państwo, zachęcam spróbować, mamy z tyłu aronię w czekoladzie, aronię kandyzowaną, miód aroniowy, dżem, nie słodzony cukrem, tylko koncentratem jabłkowym, więc możecie spróbować sobie, że ta aronia właśnie idealnie komponuje się jako taki zdrowy słodycz, tak? Najzdrowszy ze słodyczy, powiedzmy tak. Kapsułki. Tak popularnie mówią to piguły. Ten trend się też zrodził głównie w pandemii, kiedy ta suplementacja diety była coraz popularna. Czemu nie? Nie przeszkadzamy. Jeżeli konsument chce kapsułki, potrzebuje, to tak rynek zareagował, że tych kapsułek produkuje jest coraz więcej. Z reguły jest w środku umieszczony liofilizat aroniowy i to dobrze, bo wchłanialność w jelitach jest znacznie lepsza, więc jest to też ciekawa forma, która istnieje na rynku. I możemy też spotkać do paki, czyli saszetki, w którym są jakieś susz, jest liofilizat, można sobie dodać to do owsianki, jest także błonnik mikronizowany, może być w dojpaku. Także jest to bardzo fajna forma podania oraz musel. Połączenie aronii z jabłkiem jest idealne. Mamy dwa super owoce w Polsce, dlatego to połączenie jest, zdaje się być, naturalne. I batoniki. To też są produkty, które występują u nas w Polsce oraz na świecie. Prosta przekąska i też aronia zaczyna być taką bardzo przekąskowym owocem.
To są kategorie, które uszeregowaliśmy. W tej chwili jest ich 8. Jest ich oczywiście dużo, dużo więcej, ale żeby tak poukładać, pokazujemy te 8. I te ilość kategorii pomysłów na nowe produkty cały czas się rozwija. Okay. I tak mówiłem oczywiście o tym, że tak opisuję ładnymi ikonkami, że to jest, ale czy to naprawdę istnieje? Przygotowałem dla Państwa, wybrałem tylko wycinek produktów, które są na świecie, nie tylko w Polsce. Zacznijmy od produktów medycznych. I mamy tak, pikuły z aroniolefilizowaną w środku. Mamy misiożelki z ekstraktem aroniowym, standaryzowanym. Mamy lefilizaty, mamy w postaci całych owoców, bardziej proszku. A na przykład tutaj, co taka ciekawostka z Holandii, jest to saszetka z preparatem, który wspomaga percepcję mózgu i używają go gracze komputerowi. Przekąski. Tak jak wspomniałem, jest to ciekawa kategoria, która bardzo rośnie na rynku aroniowym. Mamy różnego rodzaju draże, batony. Ten baton też jest ciekawy, bo można go spożywać razem ze swoim pieskiem. Jest to baton, który produkuje mój znajomy w Stanach. Dostał certyfikat w istniejszej weterynarii, że można spożywać go ze swoim kupinem. Ale najpierw było zaliczone jako dla ludzi, a potem dla zwierząt odwrotnie. Najpierw było jako dla ludzi, potem dla zwierząt. Także no, siła marketingu w Stanach jest ogromna. Faktycznie to się świetnie sprzedaje. Pieski są szczęśliwe. Właściciele są szczęśliwi, także no, czemu nie? Widzisz, ten wachlarz jest ogromny. Mamy krem typu Nutella, zrobiony z tahini, ma też chałwę, aronię w czekoladzie, takie kulki z kokosem w Niemczech. To jest tylko wycinek tego, co możemy z tego owocu zrobić. Wydawało mi się trudnego w przetwórstwie. Kosmetyki. Te kategorie tam nie było, ale mamy nomenklaturę. Błyszczyk z aronią. Nami dobrze, więc prawdopodobnie to tak. Kremy i olejek. Oraz z ciekawostek jest to maseczka z Korei oczywiście południowej, z aronią. Odkryto właściwości poprawiające, okurczające naczynka, czy dosady naczynkowe. Tak, takie maseczki z aronią są tam stosowane. Oraz napoje. Napoje jest to ta najbardziej popularna kategoria, tylko stawiam na koniec. Piotr na pewno powie więcej, bo w Polsce produkujemy wspaniałe napoje i różne ich mieszanki. Chińska zrywka typu zrywam, piję, wyrzucam, idę dalej. Tak, no to tak u nich to w kulturze wygląda, więc takie też produkty mają. Szoty ze Stanów, wino aroniowe, herbatki, soki. I tutaj soki mogą być różne mieszanki. Piotr na pewno powie, bo już polscy producenci bardzo fajnie te różne dobierają ze sobą smaki. Oraz nalewka. No jest to forma, która, nie oszukujmy się, jak ktoś myśli aronia, często myśli od razu aroniówka, tak? I bardzo dobrze myśli, jest to wyborny napój. I skąd wiemy, że te wszystkie przetwory, te wszystkie produkty są, tak? Skąd się dowiadujemy? Ponieważ aroniowy świat jest bardzo ciekawy i pełen ludzi z pasją. I takich ludzi właśnie zaprosiliśmy w tamtym roku. Jest to zdjęcie z Aronie na Wyścig Conference z tamtego roku, gdzie cały aroniowy świat spotkał się tutaj w Polsce, w małej wsi, i dyskutowaliśmy o produktach, o technikach uprawy, o badaniach nad aronią i zarażaliśmy się nawzajem różnymi pomysłami. To, co ciekawe, działa, tak, bo te idee, te pomysły zaczęły żyć, tak. Ktoś otworzył małą przetwórnię, ktoś robi inną techniką. To wymieniamy się tymi, inspirujemy nawzajem. Pokazujemy też bardzo dziwne produkty, na przykład ta chałwa aroniowa, tak, albo też Beauty Lights z Turcji. I dlatego też jest to wyjątkowe miejsce. W tym roku będzie jeszcze bardziej wyjątkowe, ponieważ rozszerzymy to miejsce o inne jagody.